Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej czci pamięć poległych w pożarze w rafinerii w Czechowicach. 40. rocznicę pożaru rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach Archiwum ATH we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przygotowało wystawę poświęconą tragicznemu pożarowi. Otwarcie wystawy w holu głównego gmachu Akademii, budynek L, poprzedził apel pod pomnikiem ku czci poległych podczas akcji gaśniczej. Uroczystość związana z 40. rocznicą pożaru nieprzypadkowo odbyła się na terenie ATH. To właśnie tu znajdowała się jednostka wojskowa nr 3131, której żołnierze brali udział w akcji gaśniczej, a 9 z nich poległo. W 1972 roku na terenie jednostki ufundowano pomnik, na którym znalazły się podobizny 9 poległych żołnierzy autorstwa Ignacego Bieńka. Najbardziej mnie boli, że w momencie, kiedy wie pan, on miał przysięgę, ja zdawałam ważne egzaminy, nie mogłam być na przysiędze i to bardzo boli. Dowiedziałam się po prostu od rodziców, no, że to było tak nagle i niespodziewanie. A jeszcze tym bardziej, że tydzień przed tą katastrofą, to był jeszcze w domu, bo po poligonie dostał za nagrodę 2 czy 3 dni, prawda, wolnego, tak zwanej chyba przepustki. W owym czasie przyjechał na przepustkę, był w domu rodzinnym, no i obiecał rodzicom, że przyjedzie na żniwa, bo to już tak dyskutowali o żniwach. W związku z tym mówi, no przyjadę na pewno na żniwach, to się nie martwcie o mnie, będę w kontakcie z wami. No ale niestety los po prostu chciał inaczej, pisany był, tak. No i nie, to było po prostu szok dla całej rodziny. Niestety dowiedzieliśmy się, jednostka wojskowa przyjechała do rodziców, bo ja mieszkam w Opolu, już pracowałam już wówczas, a na brat był w mojej miejscowości Łęki, powiat nowosądecki. Dowiedziałam się z telegramem, to był dla mnie szok niesamowity, bo tym bardziej, że czułam się taka zobowiązana, że się wkrótce zobaczymy. Łącznie podczas akcji zginęły 33 osoby, 4 zmarły na skutek oparzeń. Po likwidacji batalionu piechoty pomnik wraz z terenem jednostki został przekazany Filii Politechniki Łódzkiej, która w 2001 roku została przekształcona w Akademię Techniczno-Humanistyczną. Od początku lat 90. władze uczelni opiekowały się pomnikiem, czego wyrazem stał się coroczny zwyczaj składania pod nim kwiatów. Czujemy się spadkobiercami, jesteśmy po prostu nawet wdzięczni, że swego czasu dowództwo wojskowe przekazało nam te obiekty, przekazało nam infrastrukturę, przekazało nam tereny, gdzie możemy się rozwijać, rozbudowywać tą infrastrukturę. Od wielu, wielu lat, jeszcze za czasów Filii Politechniki Łódzkiej, władze uczelni w okolicach inauguracji roku akademickiego składały pamiątkową wiązankę kwiatów pod tym pomnikiem. Natomiast obserwujemy również, że od wielu lat w okolicy Święta Zmarłych pojawiają się rodziny, które składają kwiaty, a więc ta pamięć jest cały czas żywa. Zresztą dzisiejsza uroczystość potwierdza, że na nasze zaproszenie bardzo duża grupa rodzin poległych strażaków, żołnierzy odpowiedziała i przybyła po prostu na tą uroczystość. Prowadziliśmy od paru lat mszę za zmarłych w listopadzie i w trakcie tej mszy wspominamy nie tylko profesorów, pracowników i studentów, ale również żołnierzy i strażaków, którzy polegli na tej jednostce. Na wystawę składa się 50 plansz zawierających skany archiwalnych fotografii oraz innych pamiątek rodzinnych, a także wspomnień uczestników akcji gaśniczej. Pożar rafinerii nafty i akcja gaśnicza od 26 do 29 czerwca 1971 roku była wielkim wydarzeniem na skalę regionu i kraju. Na trwałe wpisała się w pamięć mieszkańców zamieszkujących teren w promieniu przynajmniej 40 km. Wielki słup ognia i dymu pamiętają praktycznie wszyscy starsi mieszkańcy, nie tylko Czechowic-Dziedzic. O godzinie 21.30, około 21.30, wtedy kiedy wywrotki przywiozły piach, żołnierze nosili na ramionach worki i układali. I w tym czasie nastąpił wybuch. Ropa naftowa pod wpływem tego wybuchu została wyrzucona na 150-200 metrów do góry i stworzyło to parasol nad prawie całą rafinerią. Także opadając
spalała się ta ropa i samochody strażackie, które stały po szczególnych uliczkach, po prostu paliły się. Część ludzi, która tam obsługiwała te samochody strażackie, te wozy bojowe, uciekła do tych samochodów. Także nie zdążyli uciec. Następnie utrudniało to, że wkoło był obieg ogrodzony siatką metalową, a także samo u góry szły dwa rzędy drutów kolczastych. I na tych drutach kolczastych i na tej siatce po prostu niektórzy się tam popalili. Ja akurat ją fotografowałem przed godziną, dochodziła 24 z soboty na niedzielę, kiedy pożar dopiero się rozwijał i robiłem to z bloku, najbliższego bloku, który był w Czechowicach blisko rafinerii. Z mieszkania pracownika wtedy rafinerii płockiej, który stwierdził, że był na delegacji w Czechowicach i stwierdził, żebym sobie porobił zdjęcia, bo to za chwilę to ugaszą i nie będzie wielkiego problemu. No i rzeczywiście te zdjęcia robiłem, potem jeszcze umożliwił wejście na dach, żeby zrobić lepsze zdjęcia, a w ogóle fascynujące było to, dzisiaj to oceniam z tego punktu, obecnego punktu widzenia, że on wtedy, jak się to paliło, spokojnie oglądał festiwal w Obolu, miał włączony telewizor, wszystkie bloki były ewakuowane, nie było już tam nikogo, poza nim jednym w mieszkaniu, do którego miałem szczęście trafić i tam wykonałem te zdjęcia. Jak dojechałem, skończył się film, tu widzimy aparat. Taki sam miałem aparat, jak miał Tadziu Patan już następnego dnia po wybuchu. Skończył się film, wsiadłem w auto, wróciłem do domu na lotnisko i tam zobaczyłem naraz eksplozję, to znaczy zobaczyłem pierwsze góry, bo w ich stronę byłem zwrócony. Było biało jak w dzień. Odwróciłem się, zobaczyłem potwornie wysoki słup ognia, no i domyśliłem się, że jednak nie ugaszono, że to jest ta tragedia. W akcji gaśniczej rafinerii wzięło udział 200 sekcji zawodowych Straży Pożarnej, 1484 strażaków zawodowych, 150 sekcji ochotniczych Straży Pożarnych, 1030 członków Ochotniczej Straży Pożarnej, 13 sekcji Straży Pożarnych z Czechosłowacji, 58 strażaków, a także liczni funkcjonariusze milicji, Zakładowa Straż Pożarna, załoga rafinerii oraz żołnierze z Bielskiej Jednostki Wojskowej. Pożar ugaszono pianą gaśniczą przywiezioną z Czechosłowacji. Rafinerię odbudowano, wyprowadzając zbiorniki z paliwem poza centrum miasta.